Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z wiejskiej sielanki, z takiej serii perslukowej, luzackiej rozgryweczki. I tak, kochani, na pewno w opisie filmu wstawię wam po prostu link do całej serii, do playlista, aby nowe osoby, które się pojawią na tym kanale, może akurat właśnie to będzie pierwszy odcinek, który zobaczycie, to żebyście mieli od razu jakby odesłania do całej playlisty, nie? No bo jak przychodzicie tutaj dla wiejskiej ślęki, no to fajnie byłoby mieć taką playlistę w opisie. No i tak, kochani, jeszcze tak w ramach wstępu chciałabym was zaprosić na Discorda, gdzie jest fajnie, sympatycznie, zaczynamy przysyłać mody i tak dalej, żeby, no wiecie, żebyśmy, no po prostu tam się dzielimy wszystkim tym, co mamy i tak dalej, i tak dalej. I też na przykład jak piszecie mi tutaj, czy mam mod do tego, czy do tamtego, to wiadomo, że łatwiej by mi było wam podesłać wszystko na Discordzie, jeśli bo miałabym taką możliwość, gdybym to miała. I tak dalej, albo na przykład MC Command Center, gdzie kliknąć, gdzie będzie, co. No, wiecie o co chodzi. Tam byłoby mi w zupełności łatwiej, ponieważ ja nie mam tutaj dostępu na YouTubie do społeczności, do zakładki społeczności, ponieważ jak wiadomo nie mam jeszcze 1000 subskrypcji, a dopiero to odpala się przy 1000. Także zapraszam was serdecznie do Discorda, zapraszam również na Instagrama. No i co, przechodzimy do rozgrywki, także jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to zrób, zostaw łapeczkę i jedziemy dalej. Także co, kochani, jesteśmy w Hanford-on-Bagley, mamy czwartek, godzinę 5:54, mamy jesień i tak, jak to tutaj wygląda? Ja od ostatniego razu tutaj sobie nie pogrywałam, zmieniłam sobie tutaj długość życia na normalne, bo ja chciałam, żeby oni sobie podrośli i tak dalej, o nie, piesek jest chory. No ja się nie dziwię, jak on jesienią śpi na dworze, to ja się w sumie nie dziwię, że jest chorusi i to bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, chodź tutaj, wykąpiesz się. Nie wiem, dlaczego korzystają z tej lodówki, a nie z tamtej, no ale okej, dobra. I tak jak mówiłam, to jest luźna, bardzo luźna rozgrywka. Także, no, wiecie o co chodzi. Wiecie, znacie słowo luźno i w ogóle, i w szczególe i definicję luźnej rozgrywki, także myślę, że będzie ok. I co, wyjdziecie dzisiaj do szkoły? No i bardzo dobrze, idźcie do szkoły. Myślę, że to bardzo, bardzo dobrze, że pójdziecie do szkoły. Ty byś mógł sobie wstać i zjeść coś. Chodź, weź sobie resztki. No, burza jest niedobrze. No i wypadałoby z naszym piesełkiem iść do lekarza, także chodź, zjesz sobie śniadanie. Dobra, wyrzuć najpierw zepsute jedzenie i weź sobie resztki, chodź, weźmiesz sobie resztki i ty również weźmiesz sobie resztki, chociaż nie, ty w sumie nie, ty podasz śniadanie, podaj śniadanie, co? Jaka? Złota jajecznica z bekonem, wow, ale fajnie, fajne niektóre dania nowe poprzychodziły. Ty uciekasz, czemu uciekasz do tamtej lodówki? No dobra, no okej. Okay. Jeśli tak wolisz, no to niech tak będzie. Bo jak sobie zjesz, to od razu lecimy z pieskiem do weterynarza. Mam 134 simoleonów. Czy ja mogę coś sprzedać? Jakieś zwierzątko na przykład. Jakieś zwierzę bym sprzedała. Więcej działania. Wymień na simoleony. No właśnie, i ja bym po prostu tutaj posprzedawała. Biała kura, brązowy kogut, złota kura, zła kura. Piskle, nie wiem za ile piskle jest sprzedawane, ale mały kogut, mały kogut, mały kogut, mała kura. No to ja bym małe dwa koguty sprzedała. Pewnie no za dużo nie dostaniemy za piskleczki. Tak mi się wydaje, że lepiej chyba sprzedawać już duże kury, duże koguty. No, ale cóż. O Jezu, jaka burza. O rany boskie. Tak, chcę sprzedać. 150 za dwie. Tak? A, słabiutko. Słabiutko. Dobra, no zjesz sobie i jedziemy z pieskiem. Musimy pojechać z pieskiem. Jak ta jajecznica wygląda? A, takie coś. No dobra, okej. Okay. Bardziej to jajka z bekonem by mi przypominały niż wiecie. Dobra, gdzie jesteś? No to chodź i... Działania, obudź. Obudź pieskiem. Dzwonią i dzwonią i dzwonią i dzwonią. Zabierz do kliniki weterynaryjnej, także jedziemy do...
Brindleton Bay do kliniki weterynaryjnej z gry. Wiadomo. I myślę, no nie stać nas na przysmaki, także no szkoda, szkoda, bo bym kupiła te przysmaki na wzmocnienie. No na wzmocnienie, nie na leczenie. No wiecie, o które bym chodziła, ale nie stać nas na to, także no cóż. Także co? Jedziemy. Brindleton Bay, kocham, kocham Brindleton Bay. Czemu tam tak pada, wiecznie pada, piecznie leje, wiecznie, wiecznie. Szkoda. Kocham to miejscówkę. Chociaż teraz widzę, Hanwarton Bagley też pada i to całkiem często w tej rozgrywce. Więc no, zobaczmy, no w sumie jesień mają, no to jesień taka jest, taka zmienna dosyć. No i dobra, kochani, jesteśmy tutaj, także wypadałoby zarejestrować naszego zwierzeczka, zapisz zwierzaka na leczenie, chodź tu. No i na poprawę zdrowia to tam chyba bardzo drogie mi się wydawało to było, także w sumie nawet nie będę kupować, no bo nas pewnie nawet na leczenie nie będzie stać i uciekniemy stąd. I uciekniemy stąd bez leczenia, a ty może byś się przebrała, właścicielko. Nie, nie to kliknęłam. Także ja chciałam się przebrać. Po prostu garderoba i ja nie wiem, bo jak ona będzie cała naga w każdym stronie. To jest Katarina. A co ona tu robi? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ma burdośka. Dobra, nieważne. Zapisaliśmy cię na leczenie, także czekamy, czekamy, aż po nas tutaj ktoś przyjdzie. Fajnie byłoby, gdyby ktoś już przyszedł po nas. Spięty, bo ty jesteś ambitnym simem na bezrobociu i myślę, że właśnie on podejmie pracę, żeby tutaj zarobkowo lepiej poszło. Idź na kolację stylu życia. Chyba, że to będzie praca dorywcza. Praca dorywcza w sumie, mógłby chodzić do pracy dorywczej, po prostu żeby coś tam zarabiać, ale jakoś nie bardzo. No, 150 podstawowe leczenie, na więcej nas niestety nie stać. No i jedziemy do domu z naszym pacjentem, z naszym areskiem. Dobra, kochani, jesteśmy w domku, dobra, fajnie, fajnie, nie mamy pieniędzy, na nic nas nie stać, superansko. No, niemożliwe po prostu, niemożliwe. I tak, kochani, bo ze względu na to, że my musimy zacząć zarabiać, ja tutaj gdzieś wstawiałam, gdzieś ich coś gdzieś ich wstawiałam, żeby... Nie, nie wstawiałam nic. Dobra, chodź malować obrazy w takim razie. Aha, nie możesz, bo nie stać nas na nic. I na Plopsie bym wystawiała te obrazy, tak sobie myślę. Dobra, to sprzedamy. Chodź, klasyczny obraz i będziemy na Plopsie wystawiać. Tak mi się wydaje, że obrazy opłacały się też na Plopsie wystawiać. Coś takiego kojarzę. A ty chodź, tutaj się wykąpiesz. Skorzystasz? No ważne, żeby nasza psinka też była zdrowa, ale jednak nam tutaj pieniążki są bardzo potrzebne mimo wszystko. I ja bym chciała, żebyś... O, poprosił o załatwienie swojego pieska, a ty malujesz, tak? Malujesz. Ona też by mogła, no, tak naprawdę mogłaby, nie wiem, pisać książki, też by było fajnie. Chociaż ona mi pasuje, żeby ona nam tutaj... rany, tworzyła rzeczy z włóczki, tak, tak mi się jakoś wydaje, że to mogłoby być całkiem fajne. A ty masz coś do wyposażenia do sprzedania? No zdaje się, że moja ma problemy z liczeniem. Aha, no aha, ale nie, że jest dobrą uczennicą po prostu, tak? Szóstkowa, no właśnie, czyli no, no to okej, okay, jest wszystko w porządku. Okej, okay, no to weźmiemy sobie resztki. Dobra, i ty również weź resztki. Ja bym chciała, żebyście mieli parasolki, ale dobra, to może później w takim razie. A ty piesku, chodź tu. Ja mu kupię, naprawdę ja mu kupię wszystko. Połóż się tutaj, chodź. Naprawdę kupię mu legowisko, bo bez tego legowiska to ciężko. Ciężka sprawa ogólnie, powiem wam. Straszne te burze są. Weź resztki.
Aż się zastanawiam, gdzie to szczeka. Czy u mnie przed domem, czy w grze, ale to chyba u mnie szczekało. Tak, u mnie chyba pieski szczekają. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie tego słuchać. A jeśli słuchać, to bardzo was przepraszam za to. Także no. No bo niestety tak to jest, tak to jest. Chodź tutaj, poodrabiasz sobie lekcję. Ty również możesz odrabiać lekcję bardzo fajnie. Ucz się, dziecko, ucz, bo nauki to potęgi klucz. Nauka to potęgi klucz. Tak. Malarski zew, tak, lubisz malowanie, lubisz, lubisz, lubisz. I mam nadzieję, że coś namalowałaś, co będę mogła opchnąć na plopsi. Za fajną stawkę, no bo tutaj mamy 138. Zostaw na plopsi, zobaczymy, ile będziemy czekać. Mam nadzieję, że niedługo, także chodź, ty już nic nie zdziałasz, ale... Ale. Posprzątaj oborę, musisz tutaj się tym zająć, dziewczyno, niestety. Zbierz jaja, posprzątaj kurnik, zbierz jajka i myślę, że musimy rozrzucić karmę w okolicy ogólnie. Fajnie, bo przestało padać, także lama na pewno i krowka są w opłakanym stanie, także za chwileczkę się nimi zajmiemy. Króliczek przychodzi nam tutaj pomóc w ogrodzie, także fajnie, fajnie, fajnie. Grzeczny króliczek, idziesz tam? Aha, jesteś już tutaj, no dobra, okej. No musisz posprzątać, musisz, bo to no ciężka sytuacja jest, no. Ciężka situation. Dobra, a ty robisz coś w końcu do jedzenia? Tak, zrobiłeś, dobra. A ty się bawisz teraz, dobra, okej, no dobrze, dobrze. Dobrze, fajna ta rozgryweczka, tak rodzinna, tylko kurczę, rzadko co gdzieś wychodzimy tak naprawdę. Nie wiem, czy to zauważyliście. Rzadko gdzieś wychodzimy. No ale cóż. Chodź tu. Rozpal. O, osłona kominka. Zapalanie automatyczne. Fajne rzeczy tu można zrobić. Chodź, ulepsz. Jak to nie możesz? Dlaczego nie możesz? A rozpal? Ulepsz. Osłona kominka, ale się ścina. O, dobra. Ta zrobi to, co ma zrobić. Pogarniaj, ty tutaj się bawisz, czy się bawisz, czy chodź tutaj jeszcze się wysiusiasz, czy tam co zrobisz. Zrobisz swoje sprawki, ogarniesz, weźmiesz prysznic. Szkoda, że dzieci same nie mogą nic przygotować, nie? To jest takie. Okej, ty tu ogarniasz wszystko, dobra. A ty miałeś iść do pracy ogólnie. Fajnie, fajnie. A w zasadzie on by... Mógł pracować jako majsterkowicz? O. Bo to by się nam przydało, bo przy okazji on by sobie podnosił ten, wszystko by nam tu naprawiał i tak dalej, w przyspieszonym tempie i jeszcze pracę by na tym mógł zyskać. W sumie to by nie był głupi pomysł, tak myślę, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba... Ojejku. Co to taka brudna jest? I teraz pójdziesz. Dobra, dekorator, detektyw, doktor, naukowiec, artysta, guru techniki. O, tym jestem zainteresowana na chwilę obecną. Chociaż jeszcze tak patrzę. Rybak, ogrodnik też byłby spoko, powiem wam. Ja w sumie... Dobra. Guru techniki będziesz. Będziesz guru techniki. Okej, okay, a ty idziesz do domciu. Ja bym chciała sprzedać te jajka. Kurde, no wystawiliśmy to na plopsie, jak na razie nikt nic nie chce kupić. Niestety. Niestety, no niedobrze, mam 21. Dzieci za chwilkę powinny iść spać. Powinny iść spać, zjedz to. I tu zjedz. Weź resztki. A ty może najpierw byś... O nie! Suja! Nie, nie zatrudnij. Napraw to. Napraw, a ty chodź tu, bo tam kibel już nie działa. Skorzystaj. Wykąp się. Rany kogutka. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, ja się pytam. Dobra. To ogarnąłeś.
A co u naszej psinki? Jezu, jeszcze? Masakra. No ale dobra, kochani, myślę, że zobaczymy się rano i tyle. Kochani, mamy prawie 6 rano. Jest burza, wciąż jest burza. Mamy powiadomienia, że nasza krówka jest zaniedbana, że jest smutna. Także my w tej burzy idziemy dzielnie do naszej krówki. Idziemy wspólnie do naszej krówki, ją troszeczkę tutaj ogarnąć. Jak utrzymać neutralność emocji? Aha. Dobra, no fajnie. I proszę bardzo, musimy ją nakarmić. Ja nie wiem, żeby nas tylko piorun nie czasnął, to będzie dobrze. Interakcje społeczne, przytul. Zaczynaj oborę. Nie uciekaj, musisz przyjść do swojej krowy. Jezu, synu biedny. Wyczyść. Wyduj. Posprzątaj. Dobra, burza się kończy, także nie jest źle. Ty, kurczę, psikusy psikusami, ale wychodźcie tutaj zjeść coś. Weź resztki. Ty idź się umyj. Zła kura myśli o odejściu. Nie! Kurczaczku. Zaraz mi wszyscy tu odejdą. Nakarm. O. Pogadajcie sobie. Oj, oj, oj. Wszystko na twojej głowie, powiem ci. Wszystko na twojej głowie. Ale myślę, że dasz radę, że sobie poradzisz ze wszystkim, że będzie w porządku. Mamy 6 butelek mleka, które myślę, że sprzedamy. Dobrze, krytyczny poziom baterii. Okej, okay, to mi się wyświetliło. No cóż. No cóż, zaraz podłączę. O, sprzedajemy mleczko. Musimy sobie jakoś poradzić tutaj, nie ma to tamto. Narzekaj. Nakarm. Króliczki idą do pracy, subcio. Lucjan zaczyna pracę za godzinę, okej. Okay. A dzieci? Czas do szkoły iść. No, idzie. Dobra. Idą do szkoły, kochani. Idą. No ale, kochani, widzicie, jak to wygląda. Praca na roli, praca na wsi, wśród zwierzątek i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciężka praca i nawet w Simsach to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Także, co, kochani, ja myślę ogólnie, że my takim akcentem oto pracowitym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zasubskrybujecie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dacie łapeczkę w górę. Zostawcie komentarz, co myślicie o tej rodzince, co myślicie o wiejskiej Lance, czy wam się ona podoba, czy wam się podoba ten dodatek, czy go zakupiliście, czy czekacie na promocję, czy ogólnie was to jednak nie interesuje. Zapraszam na Discorda, na Instagrama i tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!